Okej, szacun. I przeciwnik do szpitala. No to kto wygrał? On, ale kto do szpitala? Dobra. Ole Koźlek. Jeszcze raz, pyk, jedziemy. Okej. Okay. Ole Koźlek, ze mną jest Piotr Lizek. Cześć, witam wszystkich. Szybka wygrana. Jak na debiut? No, szybka, kochani. Ja nie lekceważę nigdy przeciwnika. Nauczyło mnie to już moje życie sportowe wcześniejsze i cieszę się, że tak to się potoczyło. Mogło się potoczyć inaczej. Mogę gdzieś zabłąkana pięta się trafić albo pięść. Wyszło jak wyszło. Ja starałem się zrobić co w mojej mocy, żeby zadowolić wasze serduszka. A skoro ta walka się skończyła, no szybko, nie pokazałeś tych swoich wszystkich umiejętności, które nabyłeś chyba na sali treningowej? Ja całe 3 tygodnie nabywałem te umiejętności treningowe, więc a może pokazałem wszystko, co umiem? Nie, ja jestem. Tych scenariuszy mieliśmy parę, ale chcieliśmy dać się rozwinąć sytuacji. Ja przyjąłem inicjatywę od początku z racji tego, że czuję, że stać mnie było na 3 razy po 3 minuty. Myślę, że to nie byłoby wtedy takie łatwe, ale że tej mocy mi starczy, dlatego poszedłem w to. A czy te komentarze negatywne o twoim dołączeniu do fejmu i wzięciu tej walki nie wpłynęły jakoś na twoje na przykład przygotowania? Czy ten hejt nie spadł, tak nie obciążył ci głowy? Hejt zawsze obciąża głowę, mniej obciążają taka konstruktywna krytyka, ale z racji tego, że ja już w tym sporcie troszeczkę jestem, powiedzmy, no nie, że 10 lat, ale już sporo i miałem wiele styczności z różnymi sytuacjami w internecie, na żywo, więc wiem, jak sobie z tym radzić i mam nadzieję, że robię to dobrze i że wyszedłem do oktagonu z taką nieczystą głową, bo ona oczywiście była zajęta myślami i stresem, ale mój organizm pod wpływem tego stresu działał poprawnie i jakby był to stres raczej napędzający. Czyli twoja głowa jest odporna w sumie na to i jak niektórym się zdarza wychodzić do oktagonu i nagle jest blokada, nic nie słyszą, nie słuchają się narożnika, u ciebie to wszystko działało dobrze? Myślę, że tak. Poza tym ja na tych stadionach takich dużych, dużo większych niż tutaj, wiadomo, że te emocje są trochę inne i to wszystko jest takie bardziej skumulowane, te światła są takie na ciebie, no ale jednak na tych stadionach świata byłem wiele razy i myślę, że porównując to do moich pierwszych mistrzostw Europy, które były w Pradze, to tam ta panika była dużo większa niż tutaj, więc to doświadczenie zrobiło swoje, że ten stres był napędzający. Czyli jaka była twoja myśl, jak wychodziłeś już do tego oktagonu, wiedziałeś, że zaraz to wszystko się zacznie? Pamiętasz, co to było? Nie, raczej starałem się skupić i być agresywny, bo wszyscy wokół się bali i martwili. Lisek, no to ty się weź zdenerwuj, a ja taki no do końca w życiu prywatnym, no nie, że muchę bym nie skrzywdził, ale moje usposobienie jest raczej takie pozytywne i raczej bym ratował niż kogoś krzywdził i tak jakoś oni się o to bali, ale myślę, że zrobiłem swoje i tak dałem temu oktagonowi się podpalić przez chwilę. Przez tą minutę i 10 sekund. Dobre i tyle. A Daro chciał twoją duszę, nie, niestety jej nie otrzymał. Też chciał jakby wpędzić Liska do nory, a to się okazało chyba, że lew trafił w swoją jamę. Tak, chyba tak. Chociaż kto wie, może zabrał moją duszę, bo z Filipkiem też przegrał, a miał ją, więc ach, no nie wiem. Kochani, no Darek robi duże show, wszyscy go lubimy za to, co robi na konferencjach i ja miałem niezłe przetarcie i tak to zostawmy i walka walką, ja ją muszę jeszcze zobaczyć, też tak, do końca nie pamiętam nawet, co tam zrobiłem, jak to się wszystko potoczyło. Ale ty też na konferencji zrobiłeś takie dobre wrażenie, widownia cię raczej polubiła, bo jednak w dosyć taki śmieszny sposób odpowiadałeś Darkowi na to wszystko i było jakieś takie lekkie poddymienie. Jak się w ogóle odnajdujesz w takim świecie? Znaczy ja tu jestem stricte z takiego aspektu sportowego i jakby śledziłem w mniejszym lub większym stopniu ten świat freaków, no ale nie zmienię swojego usposobienia, nie zacznę nagle przeklinać czy robić jakieś tam nie wiadomo jakie dymy. No, wiadomo, że konwencja tego wszystkiego wymaga w jakimś tam stopniu, no ale ja jestem jaki jestem, nie będę się tutaj specjalnie zmieniał dlatego, że w takim miejscu się znalazłem. Znaczy, ja uważam, że nie trzeba przeklinać, żeby robić dymy, można to też zrobić w kulturalny sposób, a najważniej, żeby było śmiesznie, a nie jakoś agresywnie, tak mi się wydaje. No mi też się tak wydaje, różni ludzie to postrzegają, ludzie z mojego bardziej świata, takiego świata profesjonalnego, nie wszyscy to rozumieją, jak zawsze, nie wiem, kto się mówi, rozumieją, nie wiem.
szanuję zdanie i konstruktywną krytykę i wiem, że nie do wszystkich trafia to ten mój charakter. Taki już jestem, Lisek, i zostawmy to tak, że ja nadal myślę o profesjonalnym sporcie, skoku o tyczce i tam naprawdę chcę jeszcze działać przez długi, długi czas. Daro chciał cię pozbawić w sumie udziału w tych mistrzostwach, jednak mi się nie udało, chyba nic ci nie jest. Nie, no chyba, że powiemy o otarciu kolana, o matę, no to wtedy jest, ale nie. Taki, on mówił, że cię totalnie wykluczę jakby z tego, no wiesz co mówił. Wiem co mówił, no słuchajcie, co mogę powiedzieć, no na sparingach też było ciekawie, tego nie zobaczycie niestety albo stety. Jest to dla mnie naprawdę niezła zajawka i ja cieszę się, że mogę chodzić do Berserker Sim, do tych wspaniałych ludzi, że bicie się po twarzach nie musi być takie patologiczne, że to może być prawdziwy sport i że tam jest taka ekipa, która faktycznie jest mega spoko i tam się dobrze czuje i zamiast jogę to właśnie sobie mogę zrobić MMA, ale oczywiście to w wolnym czasie, na pewno już nie teraz do igrzysk. A ty ogólnie nie bałeś się w ogóle tego, że może ci się nawet przypadkowo przydarzyć tutaj jakaś kontuzja i wykluczyć cię wtedy właśnie z udziału? Nie, w moim sporcie też może mnie przypadkowo wykluczyć kontuzja i uwierzcie mi, naprawdę robię dużo różnych niemądrych rzeczy na treningach w skoku o tyczce. Jakich rzeczy? Salto, to co widzieliście, to już jest chleb powszedni, ale dużo gorsze i dużo bardziej kontuzyjne rzeczy. A tak to jestem gościem, który ma raczej szczenę dosyć twardą, więc... Bardziej sam sobie krzywdę robię niż ktoś. Okej. A czy były jakieś takie rzeczy, które są identyczne w treningu MMA na przykład i w treningu skoku w otyczce? Że one się na przykład powielały jakby, czy to są totalnie dwa różne światy? Zaskoczę cię, jak powiem, że nie. Nic tam się nie powiela, jakby nawet kardio myślałem, że będę mega tytanem wytrzymałości, ale leżę na macie i nie mogę złapać oddechu. Nie, to jest całkiem inna praca, cieszę się, że mogłem tego doznać, bo myślę, że to pozwoli mi odblokować się w innych sferach i może pomoże mi to skakać troszeczkę wyżej. Zobaczymy. To była fajna przygoda, dobra zabawa. MMA nijak się ma do konkurencji w skoku o tyczce. A co do występu twojego kolejnego w federacji? Będzie, nie będzie? Zobaczymy po igrzyskach. Na razie 100% lekka atletyka. Zapraszam wszystkich na stadiony. Myślę, że kiedyś będzie, że jeszcze kiedyś się zobaczymy, no ale wszyscy to robimy o tych igrzyskach, że Lisek, uwaga, uwaga, uwaga i 100% tak poświęcam się swojej konkurencji. Dobrze, dziękuję ci bardzo, gratulacje i mam nadzieję, że będzie pierwsze miejsce. Dziękuję. Trzymajcie się, do zobaczenia!